Produkt 3D to bardzo wiele różnych technologii, zwany też jako wytwarzanie przyrostowe. Różnią się one możliwościami, ograniczeniami, obsługiwanymi materiałami. Najpopularniejszą technologią druku jest właśnie FFF, czyli Fused Filament Fabrication, znane też jako FDM. Ta technologia polega na przetłaczaniu plastikowej żyłki, zwanej filamentem. Ta plastikowa żyłka wprowadzana jest w drukarce do głowicy i w tej głowicy jest przetapiana i wytłaczana przez dyszę o średnicy od 0,4 do 0,8 mm. Taki materiał przetapiany jest precyzyjnie nakładany poprzez głowicę, której pozycja jest kontrolowana przez drukarkę. I taki materiał jest nakładany odpowiednią ścieżką, aż utworzy pełną jedną warstwę modelu. Taka warstwa ma grubość od 1,1 do 0,3 mm zazwyczaj. Po utworzeniu jednej takiej warstwy, takiego plasterka modelu, stół drukarki opuszcza się, natomiast na tą już wytworzoną warstwę nakładana jest kolejna. I kolejna, i po wytworzeniu określonej ilości warstw otrzymujemy gotowy do wydruku element. W zależności od tego, jaki materiał podamy do drukarki, otrzymamy element na przykład materiału ABS lub PLA o wysokiej sztywności, takie uniwersalne materiały, ale też możemy drukować z tworzyw, które są gumopodobne, elastyczne lub na przykład wzmacniane włóknem węglowym dla wyższej sztywności. Cechą charakterystyczną wydruków jest to, że przez to, że powstają w warstwach, na bocznej strukturze modelu uzyskujemy taką strukturę mikrotarki. Ale dzięki szlifowaniu czy innym metodom tzw. postprodukcji możemy uzyskać gładki element, na przykład poprzez lakierowanie tego wydruku. Czyli drukarki desktopowe i przemysłowe w technologii FFF tak naprawdę korzystają z tej samej technologii. Dzięki temu, że ta technologia jest w miarę prosta, drukarki mogą być stosunkowo tanie, nie wymagają też jakiegoś wielkiego oprzyrządowania. Wiele osób korzysta z takich drukarek w swoich warsztatach, w domach, a także wiele firm dzięki temu, że też materiały do druku są dość tanie, może korzystać z tej technologii na przykład do tworzenia niskoseryjnej produkcji. Jeżeli porównamy technologię druku do tradycyjnych metod wytwarzania, to taka tradycyjna metoda jak na przykład formowanie wtryskowe będzie lepsza, jeżeli mamy jeden określony produkt i tworzymy z niego na przykład 10 tysięcy czy 100 tysięcy elementów. Natomiast druk 3D sprawdza się, kiedy chcemy wydrukować powiedzmy od 1 do 100 elementów. Wtedy nie ma potrzeby korzystania z bardzo drogiego oprzyrządowania do produkcji seryjnej. Natomiast dzięki drukowi 3D możemy wytwarzać spersonalizowane albo jednostkowe elementy o stałym koszcie za daną rzecz.